Dwaj cywilni wywiadowcy stali przed komisarzem w pozie pełnej skruchy. Szef się wściekał i trudno było mu nie przyznać racji. To nie nasza wina, komisarzu, bąknął jeden z najniaków. To Wydział Techniki Śledczej wmusił nam ten cholerny aparat do wypróbowania. Trzeba było mieć go na oku warknął komisarz. Oni zapewniali, że zatrzymany nie może się wymknąć. Aresztomat emituje ciągły sygnał kontrolny. Niech to szlak trafi. Komisarz skierował złe spojrzenie należący na podłodze wrak aresztomatu. Żeby nie przewidzieć takiego prostego triku. Próba pozbycia się aresztomatu jest wykroczeniem zagrożonym karą wysokiej grzywny w zamian za areszt, powiedział drugi tajnik. Ale w tym przypadku nie mamy nawet dowodu. Musiała zajść pomyłka. Automat nie zidentyfikował tego faceta. Najprawdopodobniej to nie był Karl Pron. Jak to? nastroszył się komisarz. Więc kto to był? Ktoś z nieważnym kluczem. Aresztomat nie był zaprogramowany na taką okoliczność. Nie zapisał numeru. No proszę. Jeszcze jeden błąd konstruktorów. Napiszcie o tym w raporcie. A ten Pron. Jak zrozumiałem, zniknął wam z oczu. Niestety. Ale powtarzam, to nie nasza wina. Posłaliśmy aresztomat do hotelu, a sami udaliśmy się do szpitala. Nie wolno nam było osobiście zatrzymać podejrzanego, nie mając żadnych dowodów. Aresztomat jest wybiegiem prawniczym, pozwalającym mieć faceta w ręku bez ograniczenia jego wolności. Ale wampira nie złapaliście. Mamy paru podejrzanych bez żadnych dowodów. Wiadomo tylko, że ktoś otruł pacjenta, któremu wyciągnięto przedtem wszystkie punkty z klucza. Jedynym konkretnym śladem jest ten prom.